Nagrodą Karpacka Europa Wspólnych Wartości honorowane są osobistości lub instytucje z państw karpackich, które swoimi działaniami przyczyniły się do krzewienia wspólnych europejskich wartości w Europie Środkowej i Wschodniej, a także wpłynęły na rozwój współpracy oraz porozumienia w regionie. Dziś 12. Forum Europa-Ukraina odbywa się na Podkarpaciu, już po raz trzeci tu w tym centrum wystawniczo-kongresowym w Jasionce. Śmiem twierdzić, że jego postęp, dynamika jest w dalszym ciągu pozytywna i chcielibyśmy, aby tak pozostało na dalsze okresy. Dużą radością są też trzecie targi wschodnie. Instytucja targów wschodnich znana historycznie, przywrócona jak gdyby po raz trzeci w tym wymiarze, który dzisiaj tutaj widzimy. Pora przejść do istoty dzisiejszego wieczoru. Wręczenia nagrody Karpacka Europa Wspólnych Wartości. Będą to statuetki i czeki dla dwóch wybitnych postaci po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy. Zapraszamy, ale przede wszystkim zapraszamy na scenę laureata pana profesora Jana Malickiego. Dziękuję wszystkim, którzy postanowili w jakiejś poufnej, tajnej kapitule jury głosować i wybrać akurat mnie. I nie tylko mnie, a Państwo dowiedzą się niedługo, bo tajemnicę ja już znam, Państwo dowiedzą się niedługo, że ta nagroda jest podwójnie dla mnie wzruszająca z powodu współlaureata tej nagrody. Drugim równorzędnym laureatem Nagrody Europa Wspólnych Wartości zostaje pan Ihor Cedenny. Laureaci skromnie mówią, że to jest wielki awans. W tej sytuacji chcę powiedzieć, że to jest naprawdę awans, ponieważ jeszcze uważamy z dyrektorem Malickim, że nic jeszcze nie zrobiliśmy w tej wielkiej sprawie, o której mówili nasi przyjaciele. Przed nami naprawdę jeszcze trudna i długa droga, ale zrobiliśmy dlatego, że każdy, kto był w górach, wie, że jeżeli weźmiesz ze sobą człowieka w góry, od razu zobaczysz tego człowieka. I tak samo w relacjach polsko-ukraińskich. Nam potrzebne miejsce, gdzie szczerze możemy zobaczyć jeden drugiego. Dziękuję bardzo.